przy mikrofonie, przy kamerce serducha nie miałeś i nie mos. Tam lepiej nie wchodź, bo cię zabiją. No też cały boks KSW, no bo to są małe rękawice i tutaj jest, kto czysto trafi. Wiadomo, że w Stójce na pewno nie miał żadnych szans wygrania Mariusz Podzianowski, bo szczerze nigdy nie był pięściarzem. Tyś to! No jo! Kaj się tu wziął, ale tu mówię, Usteń. Aha! I pojechał dalej. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To jest Boks, razem z nami Tomasz Adamek. Jesteśmy w Gliczarowie Górnym, pięknie położonej miejscowości, rodzinnej miejscowości Mateusza Rzadkosza, dzisiaj twojego menadżera, kiedyś pięściarza. I rozmawiam dzisiaj nie z Tomkiem Adamkiem pięściarzem, a z Tomkiem Adamkiem, kierowcą rajdowym, który już niedługo będzie jechał w Limanowej. Powiedz coś o tym. Długo się przygotowywałeś i czy to będzie taki prawdziwy start? Znaczy już witam serdecznie. Już poprzednim razem będąc, już zacząłem jeździć Mateusza Rzadkosza dziewczyny, czyli Delfiny, Jackiem Madziarem, ojcem. Jeździłem na torze. Byliśmy w Kielcach dwukrotnie. Na drugim torze nie pamiętam, jakie to było miasto, ale jeździliśmy dwa razy. Po drogach troszeczkę pojeździłem. I będę jechał Subaru Impreza. Wyścig górski Limanowa. Adamek startuje. Proszę uważać, bardzo szybko pojadę. No myślę, że będzie to dla mnie coś nowego. No bo takie przetarcie. Jeszcze to nie będzie jakieś oficjalnie, że będziesz brany pod uwagę gdzieś tam. Będę jechał jako VIP. Jako VIP, czyli to mówią, że bez czasów. Ja myślę, że każdy będzie mierzył czasy. Ale pojeździłem. Jacek do mnie mówi, słuchaj, co masz najważniejsze, co masz w boksie, nie boisz się. No mówię, nigdy się nie bałem. Mówię, zawsze Pana Boga i trochę żony. To jeden mój strach w życiu. No i chociaż mówią, że to też samochodowce jest to nie za dobre, jak nie masz strachu, bo może łatwo wylecieć, no ale tu pojeździłem i teraz będąc już tutaj pojeździłem i zaczynamy od środy, czwartek, piątek. Czwartek, piątek, sobota będę jeździł na torze i po drogach będziemy jeździć. To już Jacek Madziara przygotowuje trasę, by się wjeździć. No i zobaczymy, no, wyścig Limanowa górski niebawem i myślę, że dam sobie radę. Tu się wyjaśniło, dlaczego skurczyłeś się trochę, jak Kubica wyglądasz. Rozumiem, że to są przygotowania do wyścigu. Wszyscy mówią, ja tam akurat wyż wagowo, może faktycznie schudłem, ważę 98 kilo, ważyłem się 2-3 dni temu. Tak naprawdę schudłem 2-3 kilo, no. Ale to wiesz, jak się mówi, człowiek starzej, to się kurczy. 46 lat, 47 na karku. A właśnie, ile ty masz wzrostu? Bo to wiesz, czasem ludzie, mam wrażenie, że mają złudne wrażenie i też są różne informacje w internecie, ile ty masz wzrostu. Wiem, że wyzywał cię chociażby kiedyś do walki gość, który miał metr chyba 73 czy coś takiego i nie wiem, czy zdawał sobie sprawę, ile ty masz wzrostu. Dokładnie mam, byłem komputerowo badany po raz ostatni, będąc w Polsce, 188,8 i wielu ma wielu ma problem, czy też zaskoczenie, jak wchodzi ze mną i staje, i podnoszą się na palcach, nawet tak było z aureolą, no bo gdzieś tam na bokserku pisało, że ja mam 6,1,5 w inczach, czyli to wychodziło 185, a tak naprawdę mam 188,8. No jesteś większy, większość osób to mówi, jak cię widzi na żywo, że jesteś większy niż się wydajesz tam w telewizji. No bo też patrzę w telewizję, też pomniejsza, nie? I wiesz, jak stoisz obok Kliczko, to się wydajesz mniejszy. No tak, no Kliczko mam przecież 2 metry, no to są wielkie chłopy. To ciężko się zmieścić z takim rozmiarem twoim do samochodu rajdowego? No tak jak po raz ostatni siadłem, ubrałem kombinezon, no tak, ten mówi mi, Jacek do mnie mówi, słuchaj, tak tyłek do tyłu, docisłem się, no tak ciasno trochę, no ale to wiadomo, że to nie siadasz na przejazd na wczasy, tylko jedziesz do jakiejś tam pracy. Pasy podopinali mi tutaj na tym. Byłem taki, jak siedziemy, jak normalnie, jak w pudełku. No ale to tak jest w rajdach. No i oczywiście hełm, rękawice, wszystko. No coś nowego w moim życiu. Zobaczymy, czas pokaże, jak się sprawdzę. Adam Małysz chociażby zrobił taką karierę po karierze, że brał udział chociażby w rajdzie Dakar i świetnie mu szło. Wyobrażasz sobie właśnie taką dłuższą przygodę z tym motorsportem?
Zobaczymy, jak wyjdzie ten wyścig. Jeżeli będzie jakaś opcja sponsorzy, no to myślę, że żona mnie wypuści z Ameryki. Na pewno nie na Dakar, bo to jest podobno 3 miesiące. Ktoś kiedyś przebąkiwał, żebym się nie chciał przejechać, no ale moja żona słyszała, że 3 miesiące, 3,5 miesiąca nie macie w domu. Powiedziała, siedź w Kerny, tam tu ci jest dobrze. Ale na takie wyścigi tutaj to wiadomo, jest to krótki okres i myślę, że jeżeli będzie opcja i sponsorzy, no to po tym wyścigu górskim limanowej będziemy dalej myśleć, co robić. Super sprawa, na pewno damy link w opisie. Można wylicytować przejażdżkę z tobą, samochodem i oczywiście pieniądze idą na szczytny cel, więc takie fajne połączenie. Ktoś może sobie wylicytować i od razu wspomóc potrzebującym. No tak, oczywiście ludzie wyczytali, że jadę wyścigu górskim, no to wiedzą, że jeździsz sam. No to kolegów 100. To pojadłem z tobą, panowie. Nie, nikt nie pojedzie. I taka była rozmowa z Mateuszem i z Delfiną. Mówię, zróbmy tak. Kto wylicytuje najwięcej, mam przejazdów kilka i każdy pojedzie, jeżeli będzie chciał, nie będzie się bał, pojedzie ze mną jako pasażer i to myślę, że dobra rzecz, inicjatywa, bo można w ten sposób pomóc dzieciom chorym. No właśnie, trzeba mieć jaja, żeby z tobą się przejechać, bo kiedyś już o tym opowiadałem, ale będąc na obozie z tobą w Blue Mountain Resort, pamiętam, że kilka minut było tylko na salę treningową, a mało kto chciał z tobą jechać te kilka minut, woleli zaczekać na inny samochód, bo po prostu ta jazda była odważna. No. Tam, pamiętam, taka jednokierunkowa droga, a ty wiedziałeś, co jest za zakrętem. No. Raz się przejechałem i mi wystarczył. No, najwięcej dar się w samochodzie Adam Kownacki. On też nauczony Stanek, w Stanach się tak nie jeździ, wiadomo, po drogach. Żebym go przewidać, zaczął się drzeć. Co ty robisz? No i słuchaj, i drugi Kuba Hecki, no i ty trzeci, jak masz włosy ułożone na żelu, tak ostatnio ci wszystkie stają w górze, na brodzie, no, wyglądałeś taki, byłeś przestraszony. Mówię, syneczku, ty jeszcze nie jeździłeś rajdowym samochodem. Oczywiście wszystko zgodnie z przepisami, ale faktycznie była to jazda, taka, której się na co dzień nie doświadcza. Raczej bym 5 gwiazdek nie wystawił, gdyby to był kierowca Ubera, ale nie no, dojechaliśmy cali i zdrowi, wszystko było bezpiecznie, wszyscy byli cali. To słuchaj, Zygi mi tak, jestem crazy, ale w Polsce jak lądujemy, jeździ tylko Tomasz Adamek. Zygi mówi, że dobrze jeżdżę, mówi, bo on tu zna te myki, bo ten mówi, te warioty jeżdżą, różnie wyprzedzają. Tomasz mówi, zawsze Zygi tak, siada do samochodu, oczywiście idzie do tyłu i śpi całą drogę. Znaczy jechaliśmy z Warszawy do Gilowic, udawał, że śpi, ale spał, przyjemny Zygi, jesteśmy super, champion, coś najlepszy. Także tak to jest, jak się ze mną jeździ, ale jeżdżę bezpiecznie. A górale chyba w ogóle dobrze jeżdżą. Wiem, że kiedyś jechałem z Pawłem Rzadkoszem, właśnie bratem twojego obecnego menadżera, i no, on jeździ świetnie, on już powiedzmy zawodowo jeździ, ale w ogóle tutaj ludzie no, mają wąskie drogi, kręte drogi, trzeba umieć jeździć, żeby tutaj się poruszać. No ale myślę, że też charakter mają górale, no to wiesz, że też w ringu to pokazałem niejednokrotnie, że ma się charakter i też samochodach kilku chłopaków tu słyszę, bo nie znam ich osobiście, ale że jeżdżą, lubią ten sport, także górale mają charakter do tańca i do różańca. Świetnie. Słuchaj, jeżeli chodzi o gliczarów, warto powiedzieć, że organizujecie tutaj obóz. Właśnie Mateusz Rzadkosz zamyka tutaj ten pensjonat Usteni, czyli taki malowniczo położony hotel w najwyżej położonej miejscowości w Polsce. Zamykacie wszystkie pokoje dla osób, które wykupią dostęp do twojego obozu. Rozumiem, że macie autokar, z tego co słyszałem, całą salę wynajętą. Dodatkowo będzie trener winiarski i jakby dużo atrakcji dla tych osób, które wykupią taki obóz. Nie jest też tani, muszę przyznać, ale rozumiem, że tutaj będziecie sprzedawać całą tą wiedzę, która cię doprowadziła do Mistrzostwa Świata. No ale będzie tydzień z Adamkiem. Z Ameryki przyjedzie, będzie siedział. No nie, będą 4 obozy, to wszystko na tak powiedzieć, pod linkiem można kliknąć kiedy. Damy w opisie na pewno. Damy w opisie, tak, dasz w opisie i no zobaczą chłopcy, którzy chcą przyjechać, czyli starsi, młodsi, że jest ta różnica między boksem polskim a amerykańskim i to widziałem też po ostatnich wizycie, co byłem w Gdańsku, gdzie robią obozy, no chłopcy mówili, nigdy takie rzeczy nie widzieli, no ale mówię, tutaj no niestety, no Polska też
jest piękna, no ale też trenerzy się zamykają i też właśnie w tej ostatniej wizycie przy 16-leciu Polskiego Związku Bokserskiego rozmawiałem z Grześkiem, prezesem i chcę robić takie obozy dla trenerów, więc powiedziałem, że będę właśnie wrzesień, październik, listopad w Polsce, jeżdżąc po domach kultury i jakieś oczka dni wolne możemy zrobić obozy dla trenerów, no i pokażę ten boks amerykański. To nie jest tak, że ktoś potrenuje ze mną 2-3 dni i już będzie wszystko wiedział, bo to bierze też lata pracy. I tak samo młodzi chłopcy muszą przyjeżdżać, trenować, wyjeżdżać do Stanu, sparować muszą między sobą i w ten sposób mogą się rozwinąć boksersko, bo inaczej to boks polski umrze. Rozumiem, że tutaj jakby wszystko jest zadbane, dieta będzie dostosowana dla tych ludzi i będziecie dbali o nich tak całościowo. No przecież widzisz, że sudłem amerykańskie jedzenie chyba bardziej kaloryczne. Powiem szczerze, już nie trenuję. No tam teraz spacerowałem z godzinę i to wszystko staje na wagę 98 kilo. No to pewnie Stanek bym ważył ze 101-102, także tutaj jest dobre jedzenie. No góry. Stania dba o Tomasza Adamka. Żony nie ma, no ktoś musi mi podawać do gotować. Kaśka Kucharecka, Dobrogóralecka. Mówię, Kasiu, co dzisiaj jemy? Nic się nie bój, tatarek. Także dbają tu o mnie, no mam jak u Pana Boga zapiec. No tutaj to wystarczy się przejść na jakiś spacerek czy lekki bieg i już od razu jest jakiś zupełnie inny trening niż na nizinach, bo jednak wymagające są te warunki górskie. To ci powiem jeszcze, którego dnia idę spaceruję, bo wziął sobie różaniec, właśnie modlę codziennie. Idę sobie, ja gazda, jedzie konie i jedzie, goda. Goda, tyś to? No jo, Kaj się tu wziął, ale tu mówię, Ustęń. Aha, i pojechał dalej. Zacząłem się śmiać dumno, bo... Że tak, człowiek na co dzień nie słyszy tego góralskiego języka, coraz mniej go słychać, ale w Gliczarowie Górnym po góralsku gonają. A każdy cię tutaj jakoś tam gdzieś czuje, że zna, mam wrażenie, bo nawet już rozmawiałem tutaj z kelnerem w restauracji pobliskiej i już mówił, że a ja Tomka znam, bo tu kolega tego. Wszyscy jakoś tam gdzieś, wszyscy ci górale się gdzieś tam przez kogoś znają, wspólni znajomi. I jakoś tam macie taką swoją wewnętrzną sieć, mam wrażenie. No czy to wiesz, ja też jestem normalny, z każdym tam pogadam, zdjęcia porobię, a zwłaszcza jak ktoś lubi pożartować, no to po góralsku jeszcze sobie pogadam z nimi i no jest dobra atmosfera, czuję się jak u siebie w domu. Widziałem, że ostatnio, zmieniając temat, kibicowałeś na KSW, tam pisałeś o Arturze Szpilce i pisałeś o Pudzianowskim, zresztą mówiłeś chyba, żeby wygrał lepszy. Ostatecznie wygrał Artur Szpilka, oglądasz tą walkę? Powtórkę oglądałem. No to było, że ja oczywiście, bo się nie chcę zamrzeć, że Mariusza i Artura, no i trudno powiedzieć, że jestem za tym. Ja tak nigdy nie robię. Niech wygra lepszy, tak powiedziałem. No Artur był lepszy, trafił i to jest właśnie cały boks KSW, no bo to są małe rękawice i tutaj jest, kto czysto trafi. Wiadomo, że w stójce na pewno nie miał żadnych szans wygrania Mariusz Pudzianowski, bo szczerze nigdy nie był pięściarzem. No i tak jest pewnie, gdyby go tam gdzieś złapał, zdusił czy coś, no to byłoby pewnie mu łatwiej. No ale trafił akurat czysto. No i co? I po walce, no to są małe rękawice. No to jest jedna pomyłka i zajezdnia, jak to mówią. Miałeś jakieś takie rękawice na rękach albo jakieś takie piąstkówki? No przecież w Polsce myśmy wyrośli z piąstkówek, bo zawsze się ubierało na amatorstwie piąstkówki na przyrządy, no już tylko większe na sparingi w dziesiątkach, czyli nie sparowało się w osiemnastkach, także były dwie pary rękawic, te przyrządówki i dziesiątki. No teraz ubiera się cięższe, większe rękawice, 16-18, ja sparuję w osiemnastkach, no walczy się w dziesiątkach. Taka jest ta różnica między amatorskim boksem a zawodowym. I to mocny cios takiej małej rękawicy? No na pewno, dlatego mówią, że są mniejsze szkody w mózgu. Kiedyś rozmawiałem z takim doktorem. Mniejsze szkody, bo jest jeden strzał, jest knockout. Dlatego w ciężkiej wadze masz mniej skutków ubocznych, jeżeli chodzi o mózg, bo jest jeden cios, dostajesz czysto i padasz. A w tych małych wagach jest częstotliwość i ten mózg jest obijany w tej wodzie. Tej błące, której mamy
i wtedy dzieją się krwiaki, wylew krwi do mózgu i czy zgony na zasadzie, gdzieś tam był przypadek, nie pamiętam, jakiś pięściarz zmarł właśnie z niższej wagi, dlatego teraz ważą, nawet w dzień walki ważą, że nie mogą przytyć powyżej iluś tam, no bo są przypadki właśnie, no bo gubią wagę, a to jest też, no wiadomo, niedobre dla organizmu, dlatego też te lekkie walki, wagi długo nie walczą, no to też popatrzeć można na statystyki, no tylko ciężkie wagi walczą, 50 lat wchodzi, 50 parę i dalej walczy, tak, a mali 30 parę już nie ma. To prawda, no faktycznie ludzie się odwadniają, mają mniej właśnie tej wody, która chroni mózg i ten mózg się obija. Czy widziałeś ten knockout, który obiegł cały świat, gdzie Głowacki z pleców znokautował Glebę? Widziałem też urywki. No tak, no to są moje rękawice. No, trafił czysto. Mięśniarz potrafi z każdej pozycji. No, dokładnie, no przecież on to robi całe życie. No także było wiadomo, że on tam w parterze nie ma pewnie jakieś... No każdy, ja też jakieś przewrotki robiłem i... Na Heckim widzieliśmy. Na Heckim, no to wiadomo, ale no wiadomo, nigdy nie byłem w tym szkolony i to są tylko takie uliczne motywy, ale wiadomo było, że jeżeli trafi gdzieś tam czysto na szczękę, a umie trafić, walczył całe życie, tak, no to wiadomo, że jest po walce, po herbacie. Właśnie to jest niesamowite, tak walczył do końca. Mówię, oglądam sporo MMA i gdzieś tam ktoś wyciągnął jeden knockout, chyba gdzieś z Japonii, nie wiem, czy z Pride'u, że był taki, widziałem gdzieś tam knockout z pleców Holanda w UFC, ale praktycznie się nie zdarza, a tutaj taki zawodnik, bokser myśli, do końca walczy, nawet jak jest w takiej pozycji, to takie też pokazało charakter mistrza, no nie? Oczywiście, no ty w tym sporcie, jak nie masz charakteru, no to tam nie ma co wchodzić, no to tak samo jak wchodzisz do walki nie będąc pewny siebie, swojej dyspozycji, no to tam lepiej nie wchodź, bo cię zabiją, no to jest, taki jest sport kontaktowy, no to jest sport dla twardych i odważnych. Widziałem, niedawno dzwoniłeś do Brixa i rozmawialiście sobie o waszej walce i o tym połamanym nosie. Utrzymujecie jeszcze kontakt, czy to była taka pojedyncza rozmowa? Rozmawialiśmy raz dość długo, a umówiliśmy się na któryś tam dzień. Tam jest, wiadomo, inny czas. No. Umówiliśmy się, że pogadamy dłużej o tym, no bo o tym to już przed walką nikt nie wiedział. No. Nawet Don King nie wiedział. Po walceśmy powiedzieli, że miałem złamany nos w dwóch miejscach i to nawet moja żona mówi, wtedy pamiętam jak dziś dzień. No to co, przyjeżdżaj do domu, w dwóch miejscach załamany nos, przecież mnie to bolało. No to już człowiek głodny zarobienia pieniędzy, rodzina i tak dalej, no co, Adamek twardy, górol. Różaniec do ręki, znak krzyża i do roboty, no ale w drugiej rundzie jak mnie pociągnął, złamał mi ponownie ten nos, Jezus. Nie wiem, tego nie zrobił nigdy w życiu drugi raz. Jak on to wspomina? No wiesz, on też nie wiedział, nie wiedzieli, po prostu żeby to ukryli. Udało się to ukryć. No mówi, no to mówi, że fajna historia, no ale charakter też on miał, no ale to mój charakter był większy, lepszy, no i był mi dane wygrać, być mistrzem świata. Gdyby pewnie tego nie zrobił, nie byłby mistrzem świata nigdy, tak? Czyli do odważnych świat należy. Najtrudniejszy twój rywal? W sensie taka, no na pewno najtrudniejsza walka w pewnym sensie, ale to był jeden z najtrudniejszych rywali? Znaczy to była najbardziej bolesna walka, no bo przecież tych rywali dużo było w mojej karierze, gdzie dostawałem jakiś cios, czy padałem, czy tak mnie pociągnął, pamiętam, to było czwartej czy piątej, najbardziej mnie wtedy, co miałem knockdown w Prudencie, ale Walker. No to była w piątej rundzie, tak, no to był mój knockdown jedyny w mojej karierze, gdzie zorientowałem się, jak ten sędzia do mnie mówi, no nie, no do roboty bierzcie, no wiesz o co chodzi. No i to był największy, najbardziej bolesny taki, znaczy nie bolesny, bo to już odcinać się prąd. No to był jedyny w mojej karierze, gdzie straciłem świadomość na 4 sekundy. Dobra, to jeszcze tak kończąc, chciałem powiedzieć, że jakoś sobie zagospodarowałeś chwilowo przynajmniej tą emeryturę. Masz jakiś tam pomysł na siebie? Są, rozumiem, te wykłady dla dzieciaków o nałogach, tak, które prowadzicie po szkołach. Są te obozy, które organizujecie. Są lekcje online, które niedługo się pojawią. I teraz jeszcze doszły rajdy. No tak, oczywiście. No i też księża zapraszali. Przybyliśmy też w jednym kościele. Była grupa modlitewna, też już mówiłem Słowo Boże. Mówiłem o Bogu, o życiu. No i też Michał Olszewski, mój przyjaciel, też mówi Adamek. Byłem w Bielsku, on miał tam był jakiś tydzień
grupy modlitewnej i było tu bardzo dużo ludzi. Ja wchodzę do kościoła, mówię, ty słuchaj, obejrzyj, przyjedź. Obiecałem, że przyjdzie gość specjalny. No, tam będzie trochę ludzi. Ja wchodzę od ołtarza, już było po Eucharystii. Ja wchodzę, tam było z 700-800 osób. Patrzę na niego, mówię, aleś mnie wystawił. Mówię, ja wiele nie przygotowałem się dobrze, że ja się nie wiedziałem, że coś będę kolwiek mówił, no ale to mówiłem o tak o życiu. No o Bogu mówię przede wszystkim, no bo jak to w sporcie bez wielkiej wiary, bez tej wiary w Boga, nadziei, że się wygra, że się nic nie stanie, no to bym przecież nie walczył tyle lat. No i ogólnie o życiu. No i ksiądz do mnie potem mówi, Adamek, będziesz ze mną po kościołach jeździł. Ja mówię, słuchaj, jak ja tak będę jeździł tak do Gliczarowa, tu obozy po kościołach, to za chwilę mnie Dorota z domu wygoni. Dobra, dziękuję ci za rozmowę, no i powodzenia. Będę na pewno na wyścigu w Limanowej. Słuchaj, to zrobimy może taki, że jakiś zrobimy licytację tutaj tego i by się przejechał jednym, nie? Życie mi miło. Czyli zostań przy mikrofonie, przy kamerce. Serducha, ni miałeś i ni mos. Dobrze, podejmuję wyzwanie. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, do zaś. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.